Był późny, niedzielny wieczór 3 listopada 1771 roku, gdy doszło do niesłychanego wydarzenia. Oto szlachta, która zawiązała w 1768 roku konfederację w barze na Podolu przeciw królowi Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, obmyśliła śmiały plan – porwanie króla. Gdy król wracał od chorego wuja, czaili się na niego porywacze pod dowództwem Jana Kuźmy. Wnet padły strzały i niewybredne przezwiska. Król próbował uciekać, ale ranny w głowę został zaciągnięty na konia. Koń złamał nogę, król wylądował w błocie. Kuźma w nocy w lesie zgubił swoich ludzi. Król mu nagadał i tak swą wolność odzyskał. A Konfederacja Barska wkrótce upadła.